Witam Państwa. 4 grudnia, WIG20, DAX i S&P według technik Fibonacciego, choć podobnie jak wczoraj, dzisiaj również skupię się głównie na indeksie WIG20 i kontraktach na tenże indeks w skali 60-minutowej. Tutaj dzieją się bowiem dość ciekawe rzeczy. Jest to przede wszystkim związane z wczorajszym przełamaniem strefy 41-45. Przedział cenowy przeistoczył się następnie w lokalną zaporę popytową. Dzisiaj mamy kontynuację tej inicjatywy z pierwszym dość takim transparentnym celem w postaci testu dość istotnej zapory podażowej 2477-81, choć wcześniej należałoby obserwować rynek również tutaj w rejonie tej czerwonej median line zniesienia 88,6. Pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego poziom 2466. Ale w tym dzisiejszym komentarzu chciałbym, ponieważ pytacie mnie Państwo o czasem o jakieś ważne średnioterminowe strefy wsparcia czy strefy oporu, to niewątpliwie zaporą podażową niezwykle istotną jest tutaj właśnie o takim zabarwieniu średnioterminowym jest niewątpliwie dość szeroki korytarz cenowy 2508-2515, bowiem dokładnie w tym przedziale wypadają projekcje tak zwanej formacji Gartley Pattern, formacji X, A, B, C, D z bardzo ważnym warunkiem symetrii, czyli fala AB ma taką samą długość jak fala CD. Oczywiście ten przedział jest wytyczony na bazie zniesienia 78,6 tego głównego bazowego impulsu spadkowego. Często mamy do czynienia z taką sekwencją zdarzeń, że po zanegowaniu wewnętrznego układu XABCD, czyli wspomnianej tutaj akurat formacji Gartley Pattern, na wykresie kształtuje się zewnętrzna formacja XABCD. Gdyby taki scenariusz miał się urzeczywistnić, to zanegowanie korytarza 2508-2515 świadczyłoby o możliwości wejścia indeksu WIG20 w naprawdę silną fazę wzrostów. Na razie jednak chyba nie ma sensu jakby tutaj kreować tak optymistycznych wizji, bowiem notowania przebiegają na razie ponad stosunkowo też istotnym węzłem podażowym 2477-81. Wsparciem pozostaje w tej chwili strefa 41-45. Zdecydowanie większe znaczenie posiada jednak obszar 2422-2425. Na kontraktach z kolei wczorajsza próba przełamania strefy 53-56 nie zakończyła się nazwijmy to zwycięstwem strony popytowej. Dzisiaj jednak mamy do czynienia z próbą negacji tego właśnie obszaru cenowego i jeśli w najbliższym czasie kontrakty utrzymają się ponad strefą 53-56, to będzie to zapowiedź kontynuacji ruchu w pierwszej kolejności z możliwością przetestowania strefy 70-73, a w dalszej kolejności wydaje się, że kontrakty powinny wówczas dość szybko dotrzeć do poprzedniego szczytu, poziom 2484. Pierwszy negatywny sygnał to dzisiejsze zamknięcie jednak poniżej poziomu 53. W następnej kolejności zwróciłbym uwagę na węzeł 2441-43 posiadający wzmocnienie w postaci zielonej median line. Negacja tej lokalnej intradayowej zapory popytowej w powiązaniu z tym naruszeniem ważnego oporu 53-56 oznaczałoby jednak, że popyt jest słaby. Nie można wykluczyć, że kontrakty weszłyby wówczas w relatywnie silną fazę przeceny. Na razie popyt zachowuje tutaj przewagę techniczną. Jeśli chodzi o indeks DAX, widzimy, że notowania przebiegają cały czas w rejonie tego poprzedniego szczytu, poziom 10 050. Identycznie wygląda S&P. Pierwszy negatywny sygnał pojawiłby się dopiero w momencie zanegowania strefy 1969-1975. Dziękuję bardzo.